wysiadłem na tę perełkę, która siedzi przed nami, którą chcemy my jako samorząd gminy Przemyśl wyróżnić. Ale wcześniej chcielibyśmy poprosić o to, żeby Państwo po prostu nam powiedzieli o Kasi. I Kasia powiedziała o swoim życiu teraz i o treningach w Warszawie. A myślę, że pan trener Zdzisław Grybowski powie to, co ja, czego ja powiedzieć po prostu nie chcę, bo nie chcę zdradzać tego, co pan trener może powiedzieć o perspektywach i tak dalej, o Kasie. W związku z czym oddaję teraz głos, już film leci, popatrzcie Państwo na walkę, a ja oddam ten mikrofon do trenera. Witam wszystkich serdecznie. Przed chwilą widzieliśmy efekt jednej z walk Kasi Sobierajskiej, która na Pucharze Polski jest to pierwsza walka i najkrótsza, zresztą po taką wybrałem, żeby też nie zabierać z tym dużo czasu. Wygrana zdecydowanie i pokazująca dużą dominację Kasi w stosunku do przeciwniczki. Może na wstępie to jest tak, że Kasia generalnie przez przypadek, że tak powiem, znalazła się w naszym klubie. Trener Damian Misiewicz, który jest bardzo dobrym trenerem, który świetnie przygotował Kasię i pewnie nie tylko Kasię, bo jest też druga zawodniczka, nie z Przemętu, u mnie i też medalistą jest tegoroczną z tych mistrzostw Polski. I jest, mówię, świetnym trenerem, świetnym organizatorem i doszedł do wniosku, że ponieważ nie ma możliwości, aby w tym wypadku dziewczyny rozwinęły się bardziej w tej grupie, w której trenowały, zaproponował mi, żebym po prostu zaopiekował się dziewczynami sportowo. Co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. Jeżeli, że tak powiem, będą pozytywy, no to prawdopodobnie będą dalej trenować, jeżeli nie, no to wróciłyby do domu dalej trenować w Przemyślu. I powiem tak, to co tu widzimy w tej walki, to jest przede wszystkim praca Damiana. No, minęło niewiele czasu, bo Kasia od września ubiegłego roku trenuje u mnie i po prostu trenując z mocniejszymi zawodniczkami i ustawiając, że tak powiem, taktycznie do walki, no bo doświadczenie mam długoletnie, na 31 lat jestem trenerem, doszliśmy do tego, do czego doszliśmy. Można powiedzieć sukcesem, a także i porażką jest to, że zdobyła drugie miejsce, bo moim zdaniem powinna być pierwsza, ale no niestety judo jest takim sportem, że chwila nieuwagi powoduje, że no niestety nie zawsze się wygrywa. No i co jeszcze dalej powiem? Jeżeli współpraca ta będzie dalej przebiegała tak, jak przebiega, no to nasze plany są takie najbliższe na następny rok. Medale na Pucharach Europy i uczestnictwo i walka o medal na Mistrzostwach Europy juniorek łącznie. I taki jest plan na następny rok. Oczywiście ciężka praca. Poza tym no, długofalowo myślimy, jeżeli dalej będziemy współpracować, oczywiście razem z trenerem, bo wiadomo, że Kasia tu powraca za każdym razem i no, tam uczy się w Warszawie i również szkoła się kończy, również wraca do swojego rodzinnego Przemętu i trenuje pod okiem trenera Damiana. Więc tak pokrótce mogę powiedzieć, że no perspektywa medali Mistrzostw Europy, Świata, Igrzysk jest. Natomiast no wiadomo, że od planu do realizacji zawsze daleka droga i dużo czynników musi się na to złożyć, żeby to wszystko zagrało. Oczywiście na koniec jeszcze powiem, że wygrywając i zdobywając medale, oczywiście przede wszystkim reprezentuję gminę, dom i
zawsze będzie tu powracać i tyle. No, tyle mogę powiedzieć od swojej strony. Zdrowie, Kasia Sikorajska. Ja jestem od 2012 roku trenuję judo. Chciałabym powiedzieć, no jak wiadomo, w Szamecie jest dobry klub, ale nie rozwinęłabym się tak dobrze jak w Warszawie, ponieważ są lepsze zawodniczki, a jednak chodzi o to, żeby właśnie rozwijać się z lepszymi zawodniczkami od siebie, bo inaczej to nie wyjdzie. Tutaj trenowałam 3 razy w tygodniu, więc jak przyszłam do Warszawy, no to był przeskok, bo w Warszawie trenuję codziennie teraz, a na początku trenowałam jeszcze rano. Także to były duże przeskoki, na początku było ciężko. Było ciężko właśnie przyzwyczaić z 3 treningów tygodniowo do praktycznie 6-5 treningów. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Jak tobie jest na tej Warszawie? Bardzo mi się podoba. Miałam dużo wątpliwości, jak szłam na początku do Warszawy. Bardzo się bałam, bo no, to jest duże miasto i nie wiedziałam też, jak zareagują osoby tam, czy mnie przyjmą tam, na przykład w klubie. Ale wszystko tam się poukładało i w klubie też jest bardzo fajna atmosfera. Bardzo mi się podoba. Na UPE też jakoś godzę, bo też średnio miałam dobrą, dostałam też stypendium, więc jakoś to godzę ze sobą sport i naukę. Da się. Chcemy Tobie naprawdę serdecznie życzyć sukcesów. Ja wiem, że taki sukces w sporcie indywidualnym jest okupiony ciężką twoją, wyłącznie swoją pracą i pracą trenerów i bardzo dobrą atmosferą w klubie. Gdyby ta nie była dobra, gdybyś nie miała dobrego trenera, gdybyś nie miała dobrych koleżanek, które tobie pomagają, to pewnie jako dziewczyna z Przemętu uciekłabyś z Warszawy. Ale ty sobie tam dajesz radę i tego ci życzymy, żebyś sobie dała radę, żebyś mimo czas przejściowych, bo kryzysy będą. Kryzysów zawsze miała przed sobą swój cel, wizję, kim ty w życiu chcesz być i jaki sukces sportowy chcesz osiągnąć. Pan trener tutaj powiedział, że jeżeli będzie dobra praca, będą wyniki, to widzi w tobie tak wielki potencjał, że mówił tutaj o Mistrzostwach Europy, Świata, Olimpiadzie. Dla nas, dla mnie jako wójta tej gminy i dla nas, którzy tutaj słuchają takich wypowiedzi, to przechodzą ciarki przez po skórze, bo naprawdę indywidualnego tak wysokiego wyniku albo potencjału nie było. Mamy świetny klub biegu na orientację, ale oni są nastawieni bardziej na biegi, na niszową dyscyplinę. Judo jest bardzo, bardzo znaną dyscypliną sportu. Mieliśmy też jako kraj duże tradycje i dlatego perspektywa, że jest szansa, jest już dla nas bardzo duża. Samorząd Gminy Przemęt, Kasia, chcę tobie przeznaczyć, dla ciebie taką przeznaczył kwotę, czek na kwotę 500 zł. Tutaj są wypisane twoje ostatnie sukcesy, ale za godne reprezentowanie Gminy Przemęt w zawodach judo. Życzeniami najlepszymi, naprawdę najlepszymi, sportowymi od nas wszystkich. Chcę jeszcze powiedzieć, że to, że w Przemęcie 2 lipca wejdzie brygada remontowa do szkoły i że powstanie wyremontowana salka judo powiększona i że sala gimnastyczna będzie remontowana i że ten park street out powstanie na boisku szkolnym, to między innymi jest zasługa Kasi, bo idąc przez boisko szkolne z posłem Rutnickim, musiałam go przekonać do tego, żeby chciał się zaangażować w szukanie środków dla naszych szkół. I powiedział, że będzie szukał tam, gdzie jest potencjał. Zobaczcie Państwo, w Mochach mamy już boisko przepiękne, tam bardziej pod kierunek biegi.
lekkoatletyka, a tutaj kierunek judo. Spełnił swoje zapowiedzi, a tobie, Kasiu, wszystkiego najlepszego. Bo panie trenerze, pan nie przyjechałby z Warszawy do nas, do Przemętu, gdyby Kasia nie stanowiła tej perełki. Wiemy, że jak cenny jest pana czas, pan ma wielu zawodników, natomiast zrobił to pan ten ukłon dla Kasi. My bardzo panu dziękujemy i też życzymy sukcesu. To sukces pana będzie sukcesem Kasi i odwrotnie. Wszystkiego dobrego. Teraz jeszcze chciałam Damianowi takie małe upominek od gminy Przemęt wręczyć za to, że mu chciało się reaktywować ten klub. Zobaczcie państwo, jak tradycja może rodzić sukces. I tutaj była podkreślona ciężka praca trenera Damiana Ciewicza. To, że tyle dzieci, 80 dzieci mamy tutaj w klubie w Przemęcie, ale klub działa również w Kościanie i we Wolsztynie. I miejmy nadzieję, że będziemy mieli coraz więcej tych zawodników, którzy pójdą do Warszawy albo do innych dużych miast i na koniec powiedzą, że oni się wywodzą stąd, z tego właśnie klubu. Bardzo dziękuję. To już pani powiedziała tyle, że no już nie ma co więcej powiedzieć, bo naprawdę tylko się cieszyć i chwalić to. Pani Kasiu, pani dobrze wie, że ja panią znam od dziecka. Mało tego, to nie było powiedziane. Pani poszła do szkoły o rok wcześniej, czyli miała pani przed sobą jeszcze większe wyzwania i dała pani temu radę. Cieszę się tym bardziej też, że chodziła pani do klasy z moim synem. A tym bardziej chciałem powiedzieć, że powiat bosztyński sportem stoi, bo jest trzeci w Wielkopolsce pod względem składownictwa sportowego. Bardzo dziękuję tutaj panu trenerowi Damianowi, dziękuję obecnemu trenerowi za to, że możemy dzisiaj podziwiać pani sukcesy, które są ewidentnie przykładem ciężkiej pracy i ciężkich działań, ale też i wytrwałości, a przede wszystkim tego, że w rodzinie przekonano panią o tym, że może pani dążyć do celu i ma pani zawsze wsparcie swojej rodziny. Powiem o tym dokładnie, bo znam dobrze rodzinę. Nie ukrywam, że czujcie państwo zaproszeni na dzień 19 lipca, jeżeli będziecie tutaj oczywiście na terenie Polski, terenie powiatu, gminy, na sesję Rady Powiatu i też oczywiście uczcimy ten sukces, bo to jest nie tylko ranga, też oczywiście jak najbardziej gminna, ale też i powiatowa, myślę, że nawet i wojewódzka i krajowa. Takie to jest odniesienie. 19 lipca dostaliście państwo stosowne zaproszenia. Pani Kasia, pan trener, pan Damian, pani dyrektor na sesję Rady Powiatu i też podziękujemy tutaj oficjalnie. Bardzo dziękuję, gratuluję, jestem z tego dumny, pani Kasiu, że jest pani z Siemens. Dziękuję bardzo.